Nikt z mieszkańców Sowińca nie widział tajemniczego licznika wody ani faktur z akwanetu wystawionych na podstawie jego odczytu. Nikt z mieszkańców nie był nigdy przy jego odczycie. Ta sytuacja już trwa od 5 lat. Ja tylko ze słyszenia wiem, że tam jest licznik. Każdy wie, że gdzieś tam ten licznik się mieści koło białej tablicy w prawo do wodociągów, w tym przejściu do garaży. Ale nie widzieliśmy go. Ludzie jednak mają płacić, a właściwie dopłacać po około 50 zł miesięcznie za wodę, aniżeli wynikałoby to ze wskazań liczników w innych domach. Sytuacja taka trwa już 5 lat. Głosy oburzenia w tej sprawie podnosi 67 mieszkańców wspólnot mieszkaniowych. Fakt istnienia licznika potwierdziła niedawno radna Agnieszka Gorzyńska, schodząc do niebezpiecznej studzienki, w której się znajdował. Tak więc mamy pewność, że licznik istnieje. Choć licznik wygląda dobrze, jest urządzeniem niskiej klasy, o dużej niedokładności, sięgającej nawet 10%. Mieszkańcy o pomoc w rozwiązaniu problemu zwrócili się do władz gminy. Na spotkaniu z mieszkańcami Sowińca obecne było kierownictwo spółdzielni mieszkaniowej w Manieczkach, administrującej budynkami w tej wsi. Burmistrz Mosiny Jerzy Ryś twierdzi, że wodę ktoś najprawdopodobniej kradnie przez nielegalne podłączenie między Mosiną a Sowińcem. Przemysław Mieloch twierdzi z kolei, że widział gdzieś tajemniczą rurę, która może być tym nielegalnym podłączeniem. Prezes spółdzielni mieszkaniowej Jolanta Burzyńska poinformowała wówczas, że we wszystkich administrowanych przez nią budynkach w Sowińcu zostały wymienione liczniki wody na urządzenia wyższej klasy. Spółdzielnia oczekuje od Mosińskiego Zakładu Usług Komunalnych, który rozlicza wodę w budynkach w Sowińcu, oryginalnych faktur wystawionych na podstawie wskazań licznika głównego. Spodziewa się także informacji o jego typie i dacie montażu. ZUK otrzymuje faktury za wodę, a następnie je rozlicza na poszczególnych odbiorców. Niedobory wody rozliczane są procentowo, według zużycia poszczególnych gospodarstw. Firma powinna dobrze rozliczać wodę i uczciwie. Burmistrz Jerzy Ryś wraz ze służbami księgowymi urzędu w ciągu najbliższych dni miał przedstawić sposób pokrycia niedoborów wody, bo mieszkańcy oraz spółdzielnia stoją na stanowisku, że za powstałe i przyszłe niedobory wody płacić nie zamierzają. Chcą płacić tylko za to, co pokazują ich liczniki w domach. Właścicielem odcinka sieci wodnej z Mosiny do Sowińca jest gmina Mosina. Podłączonych jest do niej jeszcze kilka domów prywatnych oraz rezydencja jednego z najbogatszych Polaków. Jak zakończą się kłopoty z zawyżonymi rachunkami, będziemy przyglądać się tej sprawie.